Z sali lubelskiego urzędu wojewódzkiego przed świętami Bożego Narodzenia znikają Krzyż i Żłóbek. Skandaliczną decyzję podjął nowy wojewoda Krzysztof Komorski. Przypominamy, co o Krzyżu w przestrzeni publicznej mówił premier Donald Tusk, a co Platforma, gdy w 2009 roku poparła w Sejmie uchwałę w obronie Krzyża. Premier Donald Tusko o Krzyżu mówił chętnie. Tutaj wiele lat temu słowa zastąpił obraz, a na wspólnym zdjęciu z rodziną w tle widać krzyż i świąteczne dekoracje. Tutaj już przewodniczący Platformy po powrocie do polskiej polityki w sierpniu 2021 roku odpowiadał na pytanie o Krzyż w miejscach publicznych. Miejsca publiczne, czy to jest Sejm, czy to jest szkoła, powinny być wolne od symboliki religijnej. Miesiąc później we wrześniu w Pońsku odbywała się konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk przemawiał, pocałował chleb, by wrócić wspomnieniami do swojej mamy. I wtedy również padły słowa o Krzyżu. Ja ciągle pamiętam, jak znakiem Krzyża tak nakreślała znak Krzyża na, na bochenku, zanim go, go rozkroiła. Przewodniczący Platformy był pytany o to, co wydarzyło się w Płońsku w trakcie jednego ze spotkań z internautami. Odpowiedział w taki sposób: Żeby wygrać wybory, muszę przekonać Polaków nie tylko w tych miejscach, gdzie są do nas przekonani. Po wyborach ZUS Barbary Nowackiej, która stanęła na czele restortu edukacji, zdążyła paść zapowiedź, że będzie dążyła do ograniczenia religii w szkołach, do jednej lekcji finansowanej z budżetu państwa. I również po wyborach nowy wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, wskazany przez rząd postanowił pójść tą ścieżką, jaką Donald Tusk nakreślił po powrocie do polskiej polityki. Poprosiłem o zdjęcie krzyża. Krzyż został zdjęty w sali kolumnowej urzędu, jednocześnie zniknął żłóbek rozstawiony przy okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. W sali, w której nie było miejsca dla krzyża, znalazło się miejsce dla flag unijnych. Nowy wojewoda mówi, że nie ma zakazu krzyża w innych salach. Profesor Mieczysław Ryba podkreślił, że zdjęcie krzyża to zerwanie z tym, jaką rolę odgrywał w historii. W czasach reżimu komunistycznego prowadzone były batalie o krzyż w szkołach. Wielu ludzi za jego obecność w przestrzeni publicznej cierpiało, a nawet oddawało życie. Nowa władza, jeśli ona idzie po linii ideologicznej, tej neomarksistowskiej, tak samo będzie walczyć z krzyżem. Tak samo będzie usuwać religię z przestrzeni życia publicznego. Krzyż został zdjęty bez konsultacji, bez rozmów, bez pytań o wrażliwość wiernych. Został zdjęty, bo ktoś nie chce go w przestrzeni, gdzie pojawiają się zagraniczne delegacje. Ale przecież katolicy mają prawo brać udział w życiu publicznym, mają prawo zabierać głos, mają prawo upominać się o krzyż. Opinie prawne wskazują, że Krzyż jako symbol jest źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju. Jego obecność nie jest złamaniem żadnego prawa w uchwale Sejmu z 2009 roku, którą wtedy poparła Platforma Obywatelska i PSL. Czytamy: Znak Krzyża w sferze publicznej przypomina o gotowości do poświęcenia dla drugiego człowieka. Wyraża wartości budujące szacunek dla godności każdego człowieka i jego praw. Radny województwa lubelskiego Marek Wojciechowski stawia pytanie co na decyzję wojewody premier Tuski koalicji ci Platformy co na to Polskie Stronnictwo Ludowe które tak zawsze powtarza że ma Boga w sercu że odwołuje się do wartości chrześcijańskich patriotycznych Profesor Mieczysław Ryba mówi więcej. Ideologiczny kierunek lewicowo-liberalnej większości powinien napotkać na jednoznaczny opór PSL-u i Polski 2050. Wydaje się, że oni coraz bardziej są tam taką przystawką, milczącą przystawką, nawet w sytuacjach tak ważnych jak sprawy ideowe. Jeszcze dziś premier Donald Tusk przekazał informację, że podejmie niebawem sprawę Funduszu Kościelnego w budżecie państwa. Początkowo w projekcie przyjętym po poprzednim rządzie miała być utrzymana tutaj rekordowa kwota, to jednak może się zmienić, a premier chce podjąć ten temat w przyszłym tygodniu.